Tłumaczenie Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski. Pastor Stephen Bohr w serii wykładów pod tytułem Wielkie odstępstwa w Biblii. Wykład siódmy. Nieposłuszeństwo jest jak czary. Skłońmy głowy do modlitwy. Nasz Ojcze, nasz Boże, jaka to radość być w Twoim dniu modlitwy w czasie Twego świętego szabatu. Tak bardzo Ci dziękujemy, że deszcz przestał padać i mogliśmy dziś rano zobaczyć słońce. Prosimy Cię, Ojcze, niech światło Jezusa oświeci to miejsce. Proszę Cię, Ojcze, abyś przemawiał do naszych umysłów i serc, gdy będziemy studiować tę historię, tragiczną w wielu aspektach historię króla Saula, abyś pomógł nam pojąć płynące z niej lekcje, które będą nam przydatne w codziennym chodzeniu z Jezusem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wysłuchanie nas i odpowiedź na naszą modlitwę, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Tytuł dzisiejszego studium brzmi Nieposłuszeństwo jest jak czary. Niektórzy z Was stwierdzili, że to bardzo, bardzo intrygujący tytuł. Ale to nie jest mój tytuł. Jest on zaczerpnięty bezpośrednio z pierwszej księgi Samuela, gdzie zawarta jest historia króla Saula. Chciałbym rozpocząć dzisiejsze studium od 9 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Zapraszam Was, abyście zajrzeli tam razem ze mną. Skupimy się głównie na pierwszej księdze Samuela w naszym dzisiejszym studium. Pierwsza księga Samuela, rozdział 9 i chciałbym rozpocząć od wiersza 2. Mamy tu opis wyglądu Saula. Czytamy. A miał on, to znaczy Kisz, ojciec Saula, a miał on oka załego i urodziwego syna imieniem Saul. Nikt z synów Izraela nie był od niego urodziwszy, o głowę przewyższał każdego z ludu. Możecie więc sobie wyobrazić, że był bardzo przystojny i był bardzo imponującej postury. O głowę wyższy niż inni ludzie. Ale Saul nie brał sobie tego do głowy, przynajmniej na początku, bo czytamy, że gdy Bóg wybrał Saula na króla, objawił wtedy ducha pokory i czuł się niegodny. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 9, 21 i 22, Saul odpowiedział, przecież jestem tylko Beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Dlaczego Bóg wybrał mnie na króla Izraela? Pochodzę z najmniej znaczącego plemienia, z najmniej znaczącej rodziny. Nie nadaję się na króla Izraela. Zatem pomimo jego imponującej postury i pomimo swojej urody, czuł się niegodny, gdy został powołany na króla Izraela. Pomimo swojej niegodności, przyjął jednak Boże powołanie.
I napisane jest w 10 rozdziale pierwszej księgi Samuela, że gdy przyjął Boże powołanie i został królem Izraela, doświadczył prawdziwego nawrócenia. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 10:6 oraz w wierszu 9 następujące słowa. Ciebie też opanuje Duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Przy okazji, to nazywamy nawróceniem. Stajesz się inną osobą. Czytamy dalej w wierszu 9. Gdy tylko Saul odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. Innymi słowy, Bóg uczynił Saula nowym człowiekiem. Bóg dał Saulowi inne serce, dał mu nowe serce. Przeżył doświadczenie nawrócenia. Właściwie to napisane jest, że Saul otrzymał również dar proroctwa. Pierwsza księga Samuela 10:10, czytamy tam. I przyszli tam na pagórek, a oto gromada proroków spotkała się z nim. I odpoczął na nim Duch Boży, to znaczy na Saulu, i prorokował w pośrodku nich. Gdy Saul został przedstawiony ludowi, ludzie oszaleli z radości, głównie z powodu jego urodziwego wyglądu, bo był o głowę i ramiona wyższy od całego ludu. Nie zdawali sobie sprawy, że Bóg szukał kogoś pokornego, kto by czuł się niegodny, kto by przeżył nawrócenie, kto otrzyma nowe serce, kto mógłby rządzić Izraelem mądrze. Jednak napisane jest w pierwszej księdze Samuela 10:23 i 24, co zrobiło na ludziach największe wrażenie. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę i rzekł Samuel do całego ludu. Nawet Samuel był pod wrażeniem. Czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie, a cały lud wykrzykiwał radośnie: Niech żyje król! Byli pod wrażeniem jego zewnętrznej aparycji. Nawet Samuel był pod wrażeniem i z tego powodu wywyższał Saula. Ważne jest, byśmy wiedzieli, że na początku swoich rządów Saul otrzymał listę spisanych wskazówek, jak rządzić w zgodzie z Bożą wolą. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 10:25. Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Była to kopia Księgi Powtórzonego Prawa, zawierająca błogosławieństwa i przekleństwa przymierza. Ta księga mówiła królowi, jak ma się zachowywać, jak mądrze rządzić. Innymi słowy, Saul posiadał spisane objawienie na temat rządzenia Izraelem. Ale Saul posiadał nie tylko spisane objawienie, miał także przy sobie proroka. Samuel był, można by rzec, jego osobistym prorokiem. Towarzyszył Saulowi, dokądkolwiek się udał. Saul zatem korzystał nie tylko z dobrodziejstwa spisanych instrukcji od Pana, ale miał też przy sobie proroka, który mógł mu wyjaśniać i podkreślać treści zawarte w tej księdze. Na początku swoich rządów Saul objawił wspaniały charakter. Charakter człowieka nawróconego. Faktycznie, kiedy został ukoronowany, pojawiła się grupa buntowników, którzy byli niezadowoleni z faktu, iż Saul został królem. Jest napisane w pierwszej księdze Samuela 10:26 i 27. Także i Saul szedł do domu swego, do Gaba, i szły za nim wojska, których Bóg serca dotknął. Lecz ludzie niepobożni rzekli: cóż, tenże nas wybawi? I wzgardzili nim, ani mu przynieśli darów. Ale on czynił, jakoby nie słyszał. Nie byłoby
trudne dla Saula, by powiedzieć: ach tak, nie chcecie mnie uznać? Pozbędę się was. W końcu był królem. Generalnie mógł zrobić wszystko, co chciał, jednak zachował się powściągliwie i spokojnie, nie postępuje lekkomyślnie. Teraz Saul wyrusza na swoją pierwszą bitwę, bitwę przeciw Ammonitom. I napisane jest, że odniósł wspaniałe zwycięstwo. A potem, gdy odniósł owo zwycięstwo, wszyscy byli bardzo podekscytowani i powiedzieli do Saula: wiesz, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy wziąć tych buntowników, którzy myśleli, że ci się nie uda, że nie będziesz dobrym królem, że nie poprowadzisz nas do zwycięstwa. Powinniśmy teraz wziąć ich wszystkich i pozabijać. I choć Saul w późniejszych latach okazywał lekkomyślność i działał bezmyślnie, okazuje się, że Saul powiedział słowa zapisane w rozdziale 11 i wierszu 13. I rzekł Saul: nie będzie nikt zabit dnia tego, bo dziś Pan uczynił zbawienie w Izraelu. Zauważcie, iż oddaje cześć i chwałę Bogu. Zauważcie, iż nie działa lekkomyślnie. Jest za to bardzo łaskawy wobec wrogów, którzy mogli zagrażać jego tronowi. Ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, co Samuel powiedział Saulowi. Samuel powiedział Saulowi, że spotka się z nim w Gilgal. Innymi słowy, Samuel powiedział: przyjdę do Gilgal, tam się spotkamy. Czekaj na mnie, aż przyjdę i złożę ofiary. Kiedy przybędę, złożę ofiary. Mamy to w pierwszej księdze Samuela, 10:8. Samuel mówi: potem zajdziesz przede mną do Gilgal, a ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Zatem prorok mówi: nie składaj ofiar, póki nie przybędę. Takie jest Słowo Boże, takie jest przykazanie Boże. I nagle zaczynamy odkrywać poważne skazy w charakterze Saula. Miał problem z dokładnym posłuszeństwem przykazaniom Bożym i Bożemu Słowu. Zdarzyło się coś takiego. Filistyni wyruszyli przeciwko Izraelowi. Mieli 30 tysięcy rydwanów i 6 tysięcy jeźdźców, plus wszyscy ci ludzie w piechocie ich armii. Powiedziane jest w rozdziale 13 w wierszach od 5 do 7, że wrogowie byli liczni jak piasek nad brzegiem morza. Oczywiście, Izraelici byli przerażeni i wielu z żołnierzy Saula wkrótce zdezerterowało. Było ich początkowo 3000, a na koniec zostało tylko 600. I Saul powiedział: cała moja armia mnie opuści, a Filistyni będą wtedy w stanie nas pokonać. Dlatego potrzebuję pewności Bożego błogosławieństwa. Zatem wbrew wyraźnemu Bożemu poleceniu odkrywamy, iż Saul zdecydował, że nie może czekać już dłużej na Samuela. I czytamy, że podjął decyzję, aby złożyć ofiary na ołtarzu. Odkrywamy, że Saul był człowiekiem, który postępował nie według zasad, ale według impulsu, myśląc, że cel uświęca środki. Był człowiekiem, któremu brakowało wiary w Boże Słowo, ponieważ przez Samuela Bóg powiedział: przyjdę, aby złożyć ofiary, Bóg będzie z Izraelem. Lecz on okazał nieposłuszeństwo wobec wyraźnej woli Bożej. Działał pod wpływem impulsu, a nie wiary w Boże Słowo. I zaraz po tym, jak złożył ofiary, zjawia się Samuel. I Samuel pyta go: coś ty narobił? Właściwie to przeczytajmy to z pierwszej księgi Samuela, 13:11. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: zwróćcie uwagę, mówi, że to okoliczności wymagały nieposłuszeństwa wobec Bożego Słowa. Sytuacja wymagała tego, żeby zmienić plan Boga i przejść do planu B. A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są
zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Innymi słowy, okoliczności wymagały, abym nie posłuchał wyraźnego nakazu Pana. A teraz uwaga. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przekazania Pana, Boga Twego, innymi słowy, nie byłeś posłuszny przekazaniu Pana, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego, i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Widzicie, Saul nie był typem osoby, która by oznajmiła: Bóg nakazuje nam zrobić to w ten sposób, więc zrobię to w ten sposób, niezależnie od okoliczności. Zrobię po prostu to, co Bóg nakazuje i niech się dzieje, co ma się dziać. Czuł, że konieczne było czasami naruszyć Boże Słowo, ponieważ wymagała tego sytuacja. Można by rzec, że stosował etykę sytuacyjną. Innymi słowy, etyka Robin Hooda, czyli kradniesz bogatym, a oddajesz biednym. Wiem, że Bóg co prawda zabrania kraść, ale tak długo jak oddaję to biednym, to jest w porządku. Tak właśnie Saul patrzył na te sprawy. Był to dla Saula pierwszy krok w dół, na śliskiej pochylni prowadzącej do zatracenia. Zauważyliśmy ów defekt w jego charakterze, że nie żył każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Bierze pod uwagę okoliczności i pozwala im dyktować, co wolno, a czego nie wolno. Później mamy rozdział 14. Jest tu kolejny krok w dół, po śliskiej pochylni. Otóż Jonatan wyruszył przeciwko Filistynom i odniósł znaczące zwycięstwo nad nimi. Właściwie Jonatan zabił jedynie nieco ponad 20 Filistynów, a Bóg zajął się resztą. Napisane jest w rozdziale 14, że miecze Filistynów zwróciły się przeciwko sobie nawzajem. Powstało zamieszanie w obozie i zaczęli zabijać jeden drugiego. A Saul, oczywiście, złożył ślub o takiej treści: dopóki nie dokonam pomsty na Filistynach, nikomu nie wolno niczego zjeść ani wypić. Wszyscy mają pościć do wieczora, to jest do zachodu słońca. Ale Bóg nie dał Saulowi takiego zarządzenia. Właściwie to Saul złożył swoje własne ślubowanie i swoje własne zarządzenia do tego, co jego żołnierzom wolno, a co nie wolno. I oto co się stało. Żołnierze Saula oraz ci dowodzeni przez Jonatana przechodzili przez zalesiony obszar i byli głodni z powodu walki w bitwie. I nagle w lesie znajdują miejsce, gdzie miód sączy się z drzewa lub też z jakiegoś plastra miodu i oczywiście wiedzą o ślubowaniu Saula, czyli że nikt nie może nic skosztować, ani niczego się napić aż do wieczora, aż do zachodu. I chociaż wszyscy żołnierze Saula byli zmęczeni, byli posłuszni nakazowi króla, nierozsądnemu nakazowi króla Saula. Ale widzicie, Jonatan nie słyszał o tym nakazie ani o tym ślubie. Zatem gdy Jonatan ujrzał plaster miodu, wetknął swą laskę w ten plaster, a potem wziął miód na palec i polizał. I napisane jest w Biblii, że oczy Jonatana nabrały blasku z powodu skosztowania miodu. Innymi słowy, jego siły uległy odnowieniu. A wtedy powiedzieli mu przy okazji: czy wiesz, że twój ojciec Saul powiedział, że nikomu nie wolno nic skosztować aż do zachodu pod groźbą kary śmierci? A Jonatan odparł: nie wiedziałem o tym, że ojciec złożył taki ślub, że tak powiedział. Powiedział poza tym, że to nierozsądny rozkaz, gdyż wszyscy ci żołnierze ciężko walczyli. Czemu więc mieliby pościć? Czemu nie wolno im się napić? Innymi słowy, był to nierozsądny rozkaz, który wydał Saul. Cóż, wtedy Saul mówi: wykończymy tych Filistynów.
A był tam oczywiście i kapłan. Zatem kapłan mówi: myślę, że powinniśmy poradzić się Pana, zanim wykończymy Filistynów. Większość pracy została już wykonana, ale może powinniśmy skończyć z tą resztą. Więc kapłan mówi: zapytajmy Pana, czy taka jest Jego wola. I Biblia mówi nam w rozdziale 14, że Bóg Saulowi nie odpowiedział. Innymi słowy, nie dał mu żadnej odpowiedzi. W ten sposób Bóg mówił: jestem bardzo zmartwiony i zaniepokojony z powodu Twojego ślubowania i Twojego rozkazu mówiącego, że Twoje wojska nie mają prawa nic jeść i pić. To nie jest mój nakaz, tylko Twój. To jest Twój nakaz. Powinieneś był pozwolić im jeść i pić. Saul zaś przyjął, że milczenie Boga jest znakiem tego, iż Bóg jest zasmucony tym, że ktoś zgrzeszył przeciwko jego ślubowaniu. I żeby nieco streścić tę historię, powiem, iż odkryto, że Jonatan zjadł nieco miodu tam, w lesie. Więc Saul mówi Jonatanowi: musisz umrzeć, gdyż naruszyłeś mój ślub. Zaczynamy dostrzegać w Saulu bardzo ciekawy defekt. Nie przestrzega Słowa Bożego, ale kiedy sam daje Słowo, to oczekuje, że wszyscy będą robić to, co im każe, pod groźbą śmierci. I gdyby nie to, że żołnierze i lud wstawili się za Jonatanem, znajdziemy to w pierwszej księdze Samuela 14:45, czytamy: lecz lud rzekł do Saula: czy miałby zginąć Jonatan, który sprawił Izraelowi to wielkie ocalenie? Nie daj tego, Boże, żeby włos z jego głowy miał spaść na ziemię, gdyż z pomocą Bożą dokonał tego dziś i wykupił lud Jonatana tak, iż nie zginął. Zaczynamy dostrzegać, że Saul zachowuje się nieco nierozsądnie. Choć bezkarnie łamie nakazy Boże, to narzuca innym swoje własne śluby pod groźbą śmierci. A to są tylko pierwsze z kroków na drodze ku zatraceniu. Odkrywamy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 15, iż Saul wyrusza przeciwko Amalekitom. I Bóg dał dokładne wytyczne co do tego, jak postąpić z Amalekitami. W rozdziale 15, wiersze od 1 do 3 z pierwszej księgi Samuela, znajdują się tam takie oto słowa. I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów Pańskich. Jest to więc wyraźnie jasne. Teraz słuchaj słów Pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Czy Bóg wyraźnie wyraża tu swoją wolę? Zdecydowanie. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim. Co znaczy słowo wszystko? Po prostu wszystko. Ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Bóg nawet podał listę zwierząt, które miały być wybite. Jednak napisane jest, iż Saul ponownie okazał nieposłuszeństwo wyraźnemu Bożemu Słowu, wyraźnemu nakazowi Boga. Pierwsza księga Samuela 15:9 mówi tak: lecz Saul i lud jego oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. A gdy to miało miejsce, Bóg rozpaczał. Jest to ciekawe, jak w kolejnych wersetach, wiecie, Boża postawa nakreślona jest z taką wyrazistością, jak również postawa Samuela. Zwróćcie uwagę na wiersze 10 i 11. Potem przemówił Jahwe do Samuela w te słowa: żałuję, że uczyniłem Saula królem, bo odwrócił się ode mnie. Zobaczcie, odwrócił się. Najpierw szedł za Panem, a potem odwrócił się o 180 stopni. Nawrócił się, ale teraz zawraca. Czytamy zatem: bo odwrócił się ode mnie i nie wykonał moich rozkazów. Zasmucił się wtedy Samuel i przez całą noc wołał do Jahwe.
Zatem Samuel bolał i sam Pan bolał z tego powodu, że Saul tak rażąco pogwałcił Boży rozkaz i zrobił wszystko po swojemu, lecz jak zobaczymy, miał po temu motywację. Następnego dnia Samuel idzie spotkać się z Saulem. Zwróćcie uwagę, iż jest to dość długi ustęp, ale bardzo mocny w przekazie. Pierwsza księga Samuela, 15:13. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś Ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Zatem nie dość, że pogwałcił Boże przykazanie, to jeszcze otwarcie, co robi? Kłamie. Samuel zaś rzekł: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: Od Amalekitów je przyprowadzili. Zwróćcie uwagę, używa trzeciej osoby. Oni przyprowadzili. Kolejna skaza. Nie bierze odpowiedzialności za swoje własne czyny. Zatem od Amalekitów je przyprowadzili. To jest ludzie przyprowadzili je od Amalekitów. Ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, zwróćcie uwagę, miał dobrą motywację, Samuelu, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Nie sądzę, by dobrą motywacją było nieposłuszeństwo wobec Boga. Przy okazji, to się nazywa racjonalizowaniem. To się nazywa racjonalizowanie grzechu, usprawiedliwianie go, pod pretekstem, iż rzekomo robimy to, co Bóg chce, abyśmy robili. Tak więc czytamy, Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł tedy Samuel do Saula, przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten rzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały? Co on tu mówi? Mówi, że kiedyś byłeś jaki? Kiedyś byłeś pokorny. Twoją wolą było wypełnianie mojej woli, nie zastępowanie mojego słowa twoim własnym. Nie racjonalizowałeś kiedyś, nie byłeś kłamcą, jakim teraz jesteś. Więc mówi, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? Wiecie, nawet to jest złem, kiedy coś uważamy za dobro i mamy dobry pretekst, podczas gdy Bóg powiedział, nie rób tego. A Saul odrzekł Samuelowi, uwaga, przecież usłuchałem głosu Pana. Czyż nie jest to samo usprawiedliwianie się? Mówi, ależ mylisz się, byłem posłuszny Bogu. Usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Teraz uważajcie. Ale lud pobrał z łupu przerzucanie odpowiedzialności. W owcach i w bydle, najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku. I zrobiliśmy to z dobrego powodu, Panie, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Zaczynacie już wyczuwać całą serię wad w charakterze Saula? Powoli, ale z pewnością, wycofuje się on ze swojego doświadczenia nawrócenia. Wiecie, są tacy ludzie, którzy twierdzą, że jeśli zostałeś raz zbawiony, nie możesz już być zgubiony. A to jest jedna z najmocniejszych historii biblijnych, pokazująca, że możesz być zgubiony po tym, jak zostałeś zbawiony. Mogłeś narodzić się na nowo, a jednak być zgubionym, jeśli nie wytrwałeś do końca, jak mówi Pismo.
A teraz zwróćcie uwagę na odpowiedź Samuela. Znajdujemy ją w wierszu 22. Stąd właśnie pochodzi nasz dzisiejszy tytuł. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Czy Bóg ma takie upodobanie w rytuałach, ceremoniach i praktykach religijnych, co w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. To znaczy, posłuszeństwo jest lepsze niż rytuały i ceremonie, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Teraz uwaga, gdyż nieposłuszeństwo... Czy w tym momencie Saul był nieposłuszny, zbuntowany przeciwko jasnej i wyraźnej woli Pana? Zdecydowanie, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Zapytacie, jak nieposłuszeństwo może być jak czary? Dojdziemy do tego za parę chwil. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, zobaczcie, nadal jest mowa o tym, że Saul wzgardził, odrzucił słowo Boga, a idzie za własnym słowem i własną wolą. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i on wzgardził tobą i nie będziesz królem. I wtedy, oczywiście, Saul okazuje skruchę, w cudzysłowie. Zobaczcie, co znajdziemy w wierszach od 24 do 31. I rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Popatrzcie, co on robi. Czy to jest prawdziwa skrucha? Prawdziwa skrucha oznacza koniec z przerzucaniem winy. To ja jestem winny i nikt inny. Ale on mówi, no wiesz, przekroczyłem rozkaz Pana, ale no wiesz, bałem się ludu. Wiersz 25. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Innymi słowy, jest mu przykro, ponieważ ma stracić władzę królewską. Nie jest mu przykro z powodu pogwałcenia rozkazu, bo na tym powinna polegać prawdziwa skrucha, że byłoby mu przykro z powodu tego, co zrobił. Samuel odrzekł Saulowi: nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, tu możecie poczuć tę desperację. Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy, ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł: zgrzeszyłem, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem, i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twojemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. To była fałszywa skrucha, zupełnie jak skrucha Judasza, kiedy wszedł i rzucił pieniądze, gdy zobaczył, że jego plan spalił na panewce. Innymi słowy, była to skrucha z powodu konsekwencji grzechu, a nie samego grzechu. Natomiast Bóg w tym momencie wybiera następcę Saula. W pierwszej księdze Samuela 16:7 Bóg mówi coś bardzo interesującego do Samuela, ponieważ Samuel był pod wrażeniem zewnętrznej postury Saula. Zatem czytamy 16:7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Innymi słowy, nie zrób tak, jak zrobiłeś z Saulem. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. A teraz następuje najbardziej tragiczna część historii Saula. Ten racjonalizujący kłamca, który zrzuca winę na innych, człowiek mający tendencję do ciągłego przeciwstawiania się wyraźnej woli Bożej, osobnik, który swoim własnym słowem obwarowanym groźbą kary śmierci zastępuje Boże przykazanie. Napisane jest, że skutkiem tego było, że złe duchy zaczęły dręczyć Saula. Pamiętacie, że nieposłuszeństwo jest jak co? Jak czary.
Jeśli odrzucasz słuchanie Słowa Bożego, to skończysz słuchając słowa innego ducha. Kiedy przestajesz być pod kontrolą Boga i buntujesz się przeciwko Niemu, przyjdzie inny duch, aby cię kontrolować. Ktoś ze świata okultyzmu, a jego imię to szatan. To ryzykowna sprawa, aby sprzeciwiać się jasno objawionemu Słowu Bożemu. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 16:14. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zauważcie, że Duch Święty odszedł od Saula. Zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Napisane jest, że był on od Pana, co oznacza, że Pan na to zezwolił. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Ale nawet w tym momencie czas próby nie zakończył się dla Saula, ponieważ napisane jest w wierszu 23, iż były takie chwile, gdy Dawid grał na harfie przed Saulem, wtedy zły duch odchodził. Nie był zatem wtedy całkowicie i kompletnie opętany, nadal była dla niego nadzieja. Wiersz 23. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Widzicie, przeznaczenie Saula ważyło się na szali. Nadal mógł powrócić do stanu, w jakim znajdował się w momencie nawrócenia. Zły duch dręczył go, ale go nie opętał. Lecz później Dawid walczył z Goliatem i odniósł w tej walce zwycięstwo. A izraelskie kobiety zaczęły pieśnią wychwalać Dawida. Teraz dostrzegamy kolejną wadę u Saula, której nie pozwolił Duchowi Świętemu przezwyciężyć w swoim życiu. Wciąż trzyma się tych grzesznych tendencji. Nie pozwala Duchowi Świętemu pomóc sobie w pozbyciu się ich. Rzeczywiście jest napisane: kobiety tańcząc odśpiewywały. Czy podałem wam odnośnik? Odnośnik jest w pierwszej księdze Samuela 18:7-9. Kobiety tańcząc odśpiewywały sobie nawzajem takie słowa: Saul pobił tysiące, ale Dawid dziesiątki tysięcy. Rozdrażniło to bardzo Saula. Ach, więc teraz zaczął w nim działać duch zazdrości i gniewu. I wszędzie widział dla siebie zagrożenie. Rozdrażniło to bardzo Saula. Nie podobały mu się słowa tej pieśni. Zaczął się oburzać, mówiąc: Dawidowi przypisano zabicie dziesiątek tysięcy, a mnie tylko tysięcy. Brakuje już tylko, żeby mu przyznano całe królestwo. I od tego dnia patrzył Saul krzywym okiem na Dawida. Nie zaznał już w życiu spokoju, począwszy od tego dnia, gdyż wszędzie widział dla siebie zagrożenie, sądząc, iż Dawid zajmie jego miejsce i zamiast pozwolić Duchowi Świętemu ujarzmić te tendencje w jego życiu, dozwolił swej zazdrości urosnąć do rangi furii i rozpoczął swój wściekły atak na Dawida. Czytamy nawet w pierwszej księdze Samuela 18:10-11, że Saul próbował zabić Dawida. Gniew objawia się tutaj w złym uczynku, dlatego właśnie Biblia uczy, iż kto się gniewa na brata swego, już popełnił zabójstwo w swoim sercu. Czytamy: następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień. Zauważmy jednak, że tym razem muzyka nie odpędza złego, trapiącego go ducha. Czytamy więc: Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem: przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. Potem, oczywiście, Saul będzie próbował innych metod, żeby pozbyć się Dawida. Wysyła go na niebezpieczną misję przeciwko Filistynom, mając nadzieję, że tam zginie. Jest to w pierwszej księdze Samuela 18:17. Potem dał Dawidowi swą córkę za żonę. To wszystko po to, żeby mieć łatwiejszy dostęp do Dawida. I mamy również historię opisaną w pierwszej księdze Samuela 19:5-6, gdzie Saul próbuje przygwoździć Dawida do ściany po raz drugi. W wierszach 9 i 10 czytamy o tym wydarzeniu, kiedy chciał on cisnąć, a raczej cisnął włócznią w Dawida. Czytamy: Saula zaś opadł zły duch zesłany przez Pana. Gdy pewnego razu przebywał w swoim domu, trzymając w ręku włócznie, Dawid zaś grał na harfie. Chciał Saul przebić Dawida włócznią i przygwoździć go do ściany, lecz ten wymknął się Saulowi, tak iż tamten wbił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się.
Potem zaś widzimy, jak okropny i przerażający stał się charakter Saula. Jak daleko, że tak powiem, Saul posunął się, kiedy chodzi o wydarzenia w mieście Nob. Mam na myśli to, że Saul kazał zabić arcykapłana, kazał zabić 85 kapłanów, zabić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko i zrównać całe miasto z ziemią, tylko dlatego, że podejrzewał, jakoby arcykapłan sympatyzował z Dawidem, jego wrogiem. Tak oto w następnych rozdziałach pierwszej księgi Samuela widzimy, jak Dawid jest prześladowany przez Saula, bezlitośnie ścigany, jak jakieś dzikie zwierzę. I ostatecznie dochodzimy do tragicznego kresu życia Saula. Czyż to nie jest smutna historia? Ja sam uroniłem wczoraj łzę, gdy kończyłem przygotowania do tego tematu, którym miałem podzielić się dziś ze zborem. Ktoś, kto tak wspaniale rozpoczął, ale z powodu wad charakteru, których nie pozwolił Duchowi Świętemu usunąć i zwyciężyć ich, ześlizgnął się na równi pochyłej ku szaleństwu i zatraceniu. Tak oto nastąpił ostatni rozdział w życiu Saula. Pamiętacie, że nieposłuszeństwo jest jak co? Jak czary. Teraz słowa Samuela sprawdzą się w życiu Saula. W pierwszej księdze Samuela w rozdziale 28 widzimy, jak Saul kontaktuje się z czarownicą. Nieposłuszeństwo jest jak czary. Zbuntował się przeciwko Bogu, podeptał przykazania Boże, usprawiedliwiał sam siebie, był przepełniony zazdrością, był przepełniony gniewem, pozwolił ujawnić się wszystkim złym cechom swego charakteru, podczas gdy powinien był poprzez wpływ Ducha Świętego opanować je, przezwyciężyć je. Teraz zaś nadchodzi punkt kulminacyjny jego życia. Bóg mu nie odpowiada ani przez Urim i Tumim, ani przez proroków, albo jakikolwiek tradycyjny sposób. Więc idzie porozmawiać z czarownicą z Endor. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie będę czytał tych wierszy, ale czy wiecie, że słowo czary, o którym czytamy w rozdziale 15, wierszu 23, jest to identyczne hebrajskie słowo kesem, które jest użyte w rozdziale 28, wierszu 8, gdzie Saul prosi czarownicę: powróż mi, co się wydarzy jutro. Słowo powróżyć oznacza tu praktykowanie czarów i próbę komunikacji ze zmarłymi, by móc wiedzieć, co się wydarzy, ponieważ Pan już do mnie nie przemawia. Nieposłuszeństwo prowadzi do czego? Do czarów. Nieposłuszeństwo jest jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo. Zdumiewająca wypowiedź jest zawarta w pierwszej księdze Samuela, 28, 8 i 9. Zatem Saul przebrał się, włożył inne szaty i poszedł, a dwaj mężowie z nim, i przyszli do tej kobiety w nocy i powiedział: przeprowadź dla mnie seans. To jest przekład Nowej Biblii Króla Jakuba. Przeprowadź dla mnie seans. To znaczy to samo, co powróż mi, gdzie użyte jest angielskie słowo divine. Divine może oznaczać boskość, jak boskość Boga, ale tu chodzi o divination, czyli wróżenie. Powróż mi przez złego ducha, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Więc oczywiście pojawia się rzekomy duch Samuela, choć tak naprawdę nie jest to Samuel. To są złe duchy, sam szatan w przebraniu Samuela, który teraz będzie rozmawiał z Saulem. Ellen White napisała o tym bardzo spostrzegawczy komentarz. Pisze ona w Conflict and Courage, strona 172. Saul wiedział, że tym ostatnim czynem, jakim było zasięgnięcie rady u czarownicy w Endor, odciął ostatnią nić, jaka jeszcze łączyła go z Bogiem. Widzicie, do tego momentu miał jeszcze na niego wpływ Duch Święty. Wiedział, że gdyby wcześniej nie odłączył się dobrowolnie od Boga, ten czyn ostatecznie przypieczętował to odłączenie. Zawiązał umowę ze śmiercią i przymierze z piekłem. Przepełnił się kielich jego nieprawości. Czy muszę wam jeszcze mówić o ostatecznym końcu życia Saula? Popełnił samobójstwo, rzucając się na własny miecz.
Jego ciało znaleźli Filistyni na polu bitwy. Zdarli zbroję z ciała, odcięli jego głowę i zabrali ją do świątyni Dagona, wystawili ją na widok publiczny, powiesili ją w świątyni Dagona, a potem zaciągnęli jego ciało do Bet-Szean, zawiesili je na łańcuchach, by ptaki mogły je zjeść. I gdyby nie to, że pojawiło się kilku z jego przyjaciół z Jabesz-Gilead, którzy ocalili jego ciało i sprawili mu godny pogrzeb, zostałby zjedzony przez ptaki niebieskie. Tragiczna historia, która mocno do nas przemawia, bo my również możemy dobrze zacząć, ale Biblia mówi, że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ellen White mówi zaś, że jeden umiłowany grzech może zniweczyć całą moc Ewangelii w naszym życiu. Przy okazji, byłoby nieodpowiedzialne z mojej strony, gdybym nie wspomniał, co będzie tematem jednego z następnych kazań z tej serii. Jest bowiem uderzające podobieństwo między Judaszem i Saulem. Obydwaj dobrze zaczynali, obydwaj zostali wybrani przez Boga, obydwaj przyćmiewali wszystkich pozostałych swoim wysokim wzrostem i wybitnymi zdolnościami. Chciałbym się tym z wami podzielić, jednak obydwaj przepełnieni byli arogancją, pychą i żądzą władzy. Obydwaj pożądali dla siebie pochwał i wywyższenia. Obydwaj stale postępowali wbrew woli Bożej. W obydwu przypadkach diabeł wszedł do ich serc, a także obydwaj powzięli zamiar, aby zabić. W pierwszym przypadku Dawida, w drugim syna Dawida. Obydwaj okazywali skruchę po fakcie, ale była to fałszywa skrucha, a także obydwaj popełnili samobójstwo. W przypadku Judasza Biblia mówi nam, że psy zjadły jego ciało, tak jak ptaki miały zjeść ciało Saula, ponieważ obydwaj ci ludzie poszli tą samą drogą. W jednym z następnych kazań będziemy studiować charakter Judasza, ukazany w Ewangeliach. To bardzo ciekawe, że w Psalmie 109, który mówi o doświadczeniach Saula i jest cytowany przez Jezusa w odniesieniu do Judasza, mowa jest o tym, że ktoś inny weźmie jego urząd. Ktoś miał wziąć urząd Saula, zaś Jezus odniósł to do Judasza, gdyż ktoś inny miał wziąć jego urząd. Wtedy właśnie został wybrany Maciej. Pozwólcie, że odczytam Psalm 109, wiersze 6-9. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżyciel niech stanie po jego prawicy. Gdy sądzić go będą jako zdrajcę, gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. To prawda w przypadku Saula. Niech dni jego będą krótkie, innymi słowy, nie będzie mu dane dożyć pełni swoich lat. A urząd jego, co? Niech inny weźmie. Niech będą sierotami dzieci jego, a żona jego wdową. Jest to boskie proroctwo o Judaszu. Jednakże wedle uczonych, historyczny kontekst wskazuje na doświadczenie Saula, ponieważ Saul niejako zapowiada doświadczenie Judasza. Drodzy, Biblia uczy nas, że to ryzykowna sprawa przekraczać Słowo Pana, zmieniać Słowo Pana, podmieniać Słowo Pana, nie podążać za Słowem Pana, jak jest napisane, jak Bóg do nas je mówi. Czy zdajecie sobie sprawę, że zajrzyjmy do drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział 2, to samo będzie miało miejsce przy końcu czasu? Drugi list do Tesaloniczan 2:9. Mowa o ostatecznym antychryście. Zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną. Zauważmy, dlaczego giną? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by pozostali zbawieni. A
A ponieważ nie przyjęli prawdy, jak Saul, ponieważ nie przestrzegali przykazań Bożych, jak Saul, czytamy, dlatego Bóg zsyła im co? Silne omamienie. To nie oznacza wcale, że Bóg chce ich omamić. To oznacza, że odsunęli się oni od Boga i skutkiem tego Bóg pozwala szatanowi przejąć kontrolę, jak to było z Saulem. Czytamy dalej. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak, że uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Zatem powiedziane jest, że przy końcu czasu ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, ostatecznie Bóg usunie się na bok, a silne omamienie ich dopadnie, zupełnie tak, jak to było w przypadku Saula. To jest właśnie powód, dlaczego w 18 rozdziale Apokalipsy, zajrzyjcie ze mną do 18 rozdziału Apokalipsy, gdzie mowa jest o Babilonie. Przy okazji, Babilon oznacza odstępcze chrześcijaństwo. Jesteście tego świadomi, prawda? Babilon oznacza odstępcze chrześcijaństwo, które depcze święty szabat Pana, pomimo iż Bóg powiedział, że siódmy dzień jest szabatem Pana, Boga Twego. I przy końcu czasów będzie wielu takich, którzy powiedzą, zastąpmy naszym własnym słowem Słowo Boże i zdepczą je wbrew wyraźnemu Bożemu przykazaniu. Zauważmy, jaki jest tego skutek. Apokalipsy 18:2. I zawołał potężnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedzibą czego? Demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego. To jest dość konkretny opis Babilonu. Ponieważ odrzucił on prawdę Bożą, przepełniony jest czym? Demonami, jak mówi ten tekst. Innymi słowy, kto w swym życiu nie pozwala Bogu, aby on je miał pod swą kontrolą, nieuchronnie znajdzie się pod kontrolą innego ducha. Pozwólcie mi przeczytać na koniec kilka wypowiedzi. Wielki Bój, strona 36. Każdy odrzucony promień światła, każde wyśmiane lub zlekceważone napomnienie, każda pielęgnowana namiętność, każde przestąpienie zakonu Bożego jest zasianym nasieniem, które na pewno w swoim czasie przyniesie owoc. Duch Święty, któremu się człowiek stale sprzeciwia, w końcu opuszcza grzesznika i człowiek nie ma już siły opanować złych namiętności duszy. Pozbawiony też zostaje ochrony przed wrogością szatana. Bardzo mocna wypowiedź. Dlatego właśnie Biblia mówi, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie dziś waszych serc, jeśli słyszycie Jego głos. W innym miejscu Ellen White mówi na temat niewybaczalnego grzechu. Wiecie, niektórzy się zastanawiają, co to jest niewybaczalny grzech. Niewybaczalny grzech był wtedy, gdy Saul doszedł do momentu, w którym szukał rady u czarownicy z Endor. W tym momencie było już to niewybaczalne. Do tego momentu staczał się coraz niżej i niżej, zatwardzał serce coraz bardziej i bardziej. Ale kiedy poszedł po radę do czarownicy, nieposłuszeństwo i czary zmieszały się ze sobą. Niewybaczalny grzech to po prostu kulminacja ciągu kolejnych aktów nieposłuszeństwa wobec Boga. Ellen White pisze w Naukach z Góry Błogosławienia. To samo prawo obowiązuje tak w świecie duchowym, jak i fizycznym. Kto znajduje się ustawicznie w ciemności, traci wreszcie wzrok. Tak, to prawda, także z naukowego punktu widzenia. Kto znajduje się ustawicznie w ciemności, traci wreszcie wzrok i zewsząd otacza go ciemność. Nawet największa jasność słoneczna nie będzie dla niego światłem. W ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Przez uporczywe pielęgnowanie zła, świadome lekceważenie Bożej miłości, grzesznik pozbywa się miłości do dobra, gubi pragnienie poznania Boga oraz traci zdolność przyjmowania światła z nieba.
Łaska Boża jest zawsze jeszcze pełna miłości, a światło świeci na duszę zupełnie tak jasno, jak wówczas, gdy wzeszło dla niej po raz pierwszy, ale głos Boży odbija się o głuche uszy, a światło pada na ślepe oczy. Póki jeszcze jest najmniejsza nadzieja zbawienia duszy, póty nie będzie ona nigdy zupełnie opuszczona przez Boga, ani zostawiona sama sobie. Człowiek odwraca się od Boga, a nie Bóg od człowieka. Nasz Ojciec Niebieski postępuje za człowiekiem z prośbami, napomnieniami i zapewnieniem swego miłosierdzia tak długo, aż dalsze dowody łask stają się daremne. Odpowiedzialność za taki stan spoczywa na grzeszniku. Opierając się Duchowi Bożemu dzisiaj, dusza staje się oporną na dalsze światło, które przyjdzie z większą mocą. I w ten sposób, wielokrotnie opierając się Bogu, dusza odchodzi tak daleko, że wreszcie światło nie ma już na nią żadnego wpływu i grzesznik przestaje zważać na głos Ducha Świętego. Wówczas światłość, która jest w tobie, staje się ciemnością. Nawet poznana prawda staje się tak niejasna, że powiększa jeszcze niezrozumienie spraw Bożych. Otrzeźwiające słowa. To jest tak, jak z budzikiem. Co się stanie, jeśli będziesz spał, mimo iż budzik będzie dzwonił? Przyjdzie taki czas, że budzik zadzwoni, a ty nie będziesz go słyszeć. Widzicie, głos Boży jest jak ten budzik. Mówi: obudź się, oddaj mi swe grzechy. Pozwól memu duchowi wejść i pokonać złe namiętności w twoim życiu, wady twojego charakteru. Pozwól mi wejść i je skorygować. Niestety wiele razy ludzie mówią: wiecie, wystarczy, że zrobię to jeden raz, albo przezwyciężę to później. Przypomina mi to historię Gullivera. Pamiętacie podróże Gullivera? Kiedy przybył do krainy małych ludzików, liliputów, którzy zaczęli wiązać go nićmi. Pamiętacie to? No i wiecie, Gulliver powiedział: to tylko nici. Mogę łatwo zerwać nici, ale co się stanie, gdy masz znacznie więcej nici wokół siebie? Nici stają się sznurem, gdyż sznur składa się z większej ilości nici. Więc to, co się naprawdę dzieje, to to, że jesteśmy według Biblii związani sznurami naszych własnych grzechów i nie możemy uciec. A Pan chce właśnie temu zapobiec, by nie miało to miejsca w naszym życiu. Czy słuchamy głosu Bożego? Czy posłusznie wykonujemy wszelkie znane nam obowiązki? Głos łaski i miłosierdzia przemawia dziś do nas otwarcie. Wszystko, co musimy zrobić, to usłyszeć Jego głos i kroczyć naprzód drogą wiary, którą On nam wyznaczył. Drodzy, moją modlitwą jest, aby nikt z nas nie poszedł drogą Saula. Tragiczna historia życia, która rozpoczęła się od nawrócenia, nowego serca, ducha i życia, ale ponieważ nie pozwolił Duchowi Świętemu pokonać umiłowanych grzechów w jego życiu, grzechy te przejęły kontrolę nad jego życiem i zniszczyły go. Słuchajmy zatem głosu Bożego i niechaj Bóg przez swego Ducha oczyści nas i uszlachetni oraz zwycięży skazy naszych charakterów.